Dzień dobry kochani, nazywam się Edyta Niewińska i na co dzień prowadzę biuro projektowe End Decoration. Dzisiaj wspólnie z moim kolegą Robertem z firmy Joro, partnerem EcoWater, chcielibyśmy opowiedzieć Wam o zmiękczaczach wody, który stoi nam tutaj. Jest to zmiękczacz dedykowany do mieszkań. Robercie, jak działa to urządzenie? Mamy tutaj przed sobą zmiękczacz EcoWater Evolution Compact 200. Urządzenie, które jest dedykowane do zamontowania w mieszkaniu. Składa się ono z następujących elementów. Mianowicie w środku jest butla, w której jest zasypana żywica jonowymienna. Powoduje ona to, że woda ulega procesowi zmiękczenia poprzez kontakt z wodą, która wpływa do urządzenia przez zawór sterujący i wypływa już jako woda uzdatniona. Jednocześnie trzeba pamiętać o tym, że żywica jonowymienna regeneruje się okresowo. Średnio jest to w tym urządzeniu około tygodnia i ta regeneracja następuje solą tabletkowaną, którą wsypujemy do tej wolnej przestrzeni tutaj w obudowie kompaktowej. Ile tej soli należy sypać i jak często? Jeśli chodzi o urządzenie EcoWater Evolution 200, tutaj mniej więcej zużycie soli to jest około 2 do 3 miesięcy. Ilość soli, którą się zasypuje, to jest około 25 kg. No i urządzenie samo sobie monitoruje to zużycie soli, jeśli chodzi o regenerację. Mając inteligentny moduł sterowania, jakby samo urządzenie przyzwyczaja się do sposobu zużycia wody przez klienta i dostosowuje się do nawyków klienta. Gdzie możemy kupić tą sól i jaka to powinna być sól? Sól możemy kupić albo w firmach, które zajmują się uzdatnianiem wody, czyli u partnerów EcoWater, albo w marketach budowlanych. Skoro sól zmiękcza wodę, to czy woda nie będzie słona? Nie, sól nie zmiękcza wody. Sól służy tylko do regeneracji złoża. Dlatego, że zmiękczaniem wody zajmuje się żywica jonowymienna, która jest w specjalnej butli tutaj w urządzeniu i po przepłynięciu odpowiedniej ilości wody, najczęściej jest to 1500 czy 2000 litrów wody, następuje automatycznie cykl płukania i wtedy używamy soli tabletkowanej do regeneracji tego złoża. Okej, wspominałeś też o regeneracji tego urządzenia. Czy ta regeneracja jest głośna? Nie, proces regeneracji odbywa się najczęściej, jest ustawiany fabrycznie na drugą w nocy. Słychać przepływ wody, czyli ten cykl płukania co jakiś czas. Również słychać szum silnika, czyli cykle poszczególne się przestawiają i teraz i w tym momencie może być słyszalny silnik. Ale jeżeli to by klientom przeszkadzało w mieszkaniu, można ten cykl regeneracji, który jest zaprogramowany fabrycznie na drugą w nocy, na przykład automatycznie przenieść na godzinę 11 rano. Wiemy już, że musimy dosypywać sól do naszego urządzenia. Jakie są jeszcze inne formy eksploatacji tego sprzętu? Głównym sercem urządzenia jest żywica jonowymienna i ona starcza na kilkanaście lat. Jeżeli stwierdzamy, że urządzenie już nie daje rady zmiękczać, bo żywica jest zużyta, to w tym momencie możemy wymienić żywicę albo wymienić urządzenie na nowy model EcoWater. Bardzo ważnym elementem jest również filtr mechaniczny, który musi być założony przed zmiękczaczem wody, który chroni przede wszystkim głowicę sterującą przed zanieczyszczeniami mechanicznymi typu piasek, rdza, muł, czysto mechaniczne zanieczyszczenia. Dlatego, żeby urządzenie, przede wszystkim głowica, pracowała bezawaryjnie przez kilkanaście lat. Czy to urządzenie potrzebuje serwisowania? Tak, to urządzenie zalecamy serwisować i nawet wykonywać te serwisy corocznie przez autoryzowanych partnerów EcoWater. Podobnie jak doradzili nam, jeśli chodzi o zakup urządzenia, zamontowali, to również partnerzy zajmują się serwisowaniem, żeby monitorować, czy urządzenie pracuje prawidłowo, czy nie ma żadnych problemów z elektroniką i z pracą głowicy. Dziękuję za rozmowę. Jak sami widzicie, to urządzenie jest naprawdę rewelacyjne, ma wszystkie pozytywne aspekty, które przydadzą nam się do naszego domu.